Arygaziego. Mogłeś kogoś zabić? Dźwigur! O, na przykład siebie! O, a ja mogę się zamortyzować skacząc komuś na łeb? Jeden jest czarny! O, gonią mnie, gonią mnie! Ha. Pójdź na spacer! O, what the fuck? Proszę, odezwij się tam. Halo, nie ignoruj! O, nie, uciekam z tą figurkę, SG, cyk! Co to miało być? Poczekaj! Pomocy! Siemano, stary! Pozwól, że skręcę ci kark. Zabij mnie! Zastrzel mnie! Zabij mnie! Dobra, ja go chlastam! SG, jestem! Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. No, siema elo, z tej strony Kokos, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light The Following. Jesteśmy nadal na wiosce, tutaj u pana Aladdina, Jazeera, gdzie zakończyliśmy poprzednio, no i cóż, generalnie poza odcinkiem pojeździłem nieco tutaj po wiosce, głównie po to, aby poszukać surowców, no i przeszukać resztę tej miejscówki. Udało mi się odwiedzić kilka posterunków wojskowych, zrobiłem też tą bezpieczną strefę, no i to chyba tyle. Też podjechałem tutaj, bo tą chciałem zrobić i niestety nie mogłem, ponieważ musimy przywrócić zasilanie, aby ją odblokować. Także na razie tego nie zrobimy. Zebrałem też jedną ciekawą broń, mianowicie tą, którą zmodyfikowałem, która ma aż 1900 obrażeń teraz. No i cóż, obecnie naszym głównym celem jest pomaganie miejscowym. Mamy dwa zadania poboczne. Mamy spotkać się z Bilalem na stacji benzynowej oraz zapytać Bilala o elektrownię. Także pewnie to zrobimy, gdy pójdziemy w stronę Bilala, ale zanim to mamy kilka tutaj zadań pobocznych do odebrania. Od Jazeera mamy jakieś zadanie, nie będę tego czytał, ale... O, what the fuck? Gniazda przemieńców. W tych gniazdach rozmnażają się przemieńcy. Okolice Haranu są nimi wręcz usiane. Jeśli je zniszczysz, zmniejszysz populację tych potworów i uczynisz noce bezpieczniejszymi zarówno dla siebie, jak i dla miejscowych. Ale uważaj, za dnia w gniazdach wręcz roi się od przemieńców. Największą szansę na ich zniszczenie masz w nocy. Okej, dobra. Jakieś gniazda przemieńców, to brzmi dobrze. Co my tu mamy? Zaginiona osoba. Okej, tu mam notatkę jakąś zwykłą, ale nie mogę tego podnieść. To dziwne. O, teraz. Okej. Co my mamy tutaj? Dziwne odgłosy od buraka, niech będzie. Oraz kolejna zaginiona osoba, całkiem sporo ich jest. Podejrzane, czyżby tu grasował jakiś seryjny porywacz, tudzież morderca? Bardzo możliwe. Okej, widzę, że mamy te gniazda oznaczone. Też generalnie jak tutaj biegałem, to przy jakimś posterunku wojskowym, chyba tutaj, chociaż nie jestem pewny, znalazłem coś, co nazywa się chyba pokraką w tej grze, czy jakoś tak, już nie pamiętam. I był to chyba jakiś boss. Jedyne co wiem, to, że wyskoczył mi pasek życia tego koleżki i no cóż, wolałem z nim nie walczyć, przynajmniej póki co. Wiem, że znajdują się jacyś bossowie tutaj na wiosce w The Following, bo pamiętam, że oglądałem filmy T-Volta, jak grał z Huntą i polowali na te potwory. I myślę, że to jest coś, czym chciałbym się zająć, pokonać wszystkie, ale wszystko w swoim czasie. Najpierw chciałbym się udać jeszcze w tamto miejsce, aby pokazać wam dosyć ciekawą rzecz, którą odkryłem. Totalnie przypadkowo, ale no to jest tak istotna rzecz, że nie mogę jej pominąć, rozumiesz? Lena, słyszysz mnie? A? Lena? Jane, wszystko w porządku? Co tam się dzieje? Przejeżdżam zombiaki moją nową furą. A? Nic mi nie jest. Wiesz, że twój pacjent miał rację? Jest tu taka grupa, której członkowie wydają się być odporni na zarazę. Odporni? O, ty szmato! Ej, co? Nie mam pojęcia. Ponoć chroni ich jakaś szamanka nazywająca się matką. Komunikuję się z nimi przez kapłanów. Spróbuję się z nimi dogadać, ale tubylcy za cholerę nie ufają obcom. Próbuj dalej, ale uważaj na siebie. Pewnie Lena nie ma najmniejszego problemu. Uwaga, jesteśmy tutaj, w tej miejscówce, którą warto było przeszukać. Nie po to, aby ją przeszukać, ale aby wejść tutaj, do góry tej stodoły. Ponieważ tu znajduje się bardzo ważna rzecz, mianowicie... Stary Gaziego. Co on tu robi, ty? Chłopcu normalnie spierdolił od rodziny na wioskę, przecież to jest niemożliwe. Najlepszy tata, no cóż, niestety łba mu nie mogę ukroić, ale no... Kapelusik ma całkiem fajny, nawet czyta książkę, nieźle. Chociaż koleżko, masz dwa różne kiksy, to nie wiem, czy tak powinno być, ale no, okej. No cóż, mamy tutaj bezpośrednie nawiązanie do matki Gaziego, która pojawiła się w podstawce. No i mamy również jego ojca, no muszę przyznać, że całkiem ciekawa rodzinka, nie powiem, że nie. No ale dobra, co my tu mamy? Ty jakąś ciekawą, ekstrawagancką kosę. Podniosę. No i dobra, to w sumie tyle, co chciałem wam pokazać. Póki co, na razie udajmy się w stronę Bilala. Tak mi się wydaje, że to jest najlepszy pomysł, ale najpierw podjedziemy jeszcze tutaj, do tej bezpiecznej strefy, ponieważ, no cóż, jest pewien krok, o którym nie możemy zapomnieć. Jeszcze poza odcinkiem, gdy zwiedzałem sobie mapę, to w tych posterunkach wojskowych udało mi się znaleźć kilka ciekawych upgrade'ów, na przykład część zawieszenia, poziom 4, jak i turbo doładowanie i silnik, jakieś części
układu, tutaj chyba nic nie mam. No kilka ciekawych upgrade'ów udało mi się znaleźć, także je zainstalowałem. Aha, jeszcze ktoś napisał, że podobno można tym kluczem, który znalazłem, różne rury tutaj, o proszę bardzo, zakręcić w taki oto sposób, aby wyeliminować te kałuże, które się pojawiają na drogach, aby jeżdżenie było nieco prostsze. Także no cóż, to chyba głównie po to jest ten klucz, tak mi się wydaje, bo w tamtym questie był kompletnie bezużyteczny. No i nie wiem, czy ta kałuża tutaj wyschnie za jakieś 28 lat, czy co, nie jestem pewien, ale no cóż. Rurę zakręciłem, także możemy stąd już jechać. No i dobra, jesteśmy przy tej bezpiecznej strefie, którą sobie odblokowałem ostatnio. I tutaj też znalazłem tą figurkę Andrzeja, która sobie tutaj stoi. Całkiem śmiesznie wygląda. Miniaturowy Andrzej, ale jesteśmy tu po to, aby klasycznie zmienić strój. No i mamy również oddzielną kategorię stroi z tego dodatku. No i mamy strój obcego, który właśnie zakładamy elegancko. No jesteśmy obcym na tej wiosce, rozumiesz? No i chyba możemy jechać dalej. Chwila, ale czekaj, tu jest jakaś pinneska, zaginiona osoba. Tu jest jeden z tych questów. Chwileczkę, zobaczmy, o co tu chodzi. Czemu zaginiona osoba jest niby w tym budynku? Czemu on jest w ogóle zamknięty teraz? Nie, czekaj, nie jest w tym budynku. Gdzie jest? Czy tu powinno coś być? Ten budynek jest zamknięty. Tu jest jakaś siekiera. Ale czemu to jest pinneska zaginiona osoba, jak tu nic nie ma w okolicy? Tu nie mogę wejść. Tu na dachu nic nie ma. W miejscu dokładnym tej pineski też nic nie ma. Ten budynek nagle magicznie jest zamknięty. Nie wiem, ale tu mamy skrzyneczkę. Turbo poziom pierwszy, nic ciekawego. O, ale tu mamy plan jakiś. Ognista młócka, co? Dobra, nie wiem, co tu chodzi. Jedziemy stąd. O. What the fuck? Ekonomiczna jazda. Poruszanie się łazikiem wymaga paliwa. Jego poziom jest wyświetlany w interfejsie. Mi zawsze oko na ten wskaźnik. Gdy bak będzie prawie pusty, rozejrzyj się za porzuconymi pojazdami i stacjami benzynowymi. Aby uzupełnić paliwo w łaziku, musisz użyć jego baku. Okej, w sumie świeci się na czerwono, mógłbym zatankować. Jakąś benzynę udało mi się znaleźć, także cyk. Dobra, niech będzie, póki co tyle. Kończy ci się paliwo? Przecież nie kończy mi się paliwo, zatankowałem, frajerze. Pewnie jadę, przyjacielu, o! Jadę, oto ja, dźwigur, bohater tej wioski, rozumiesz? No, zajebiście. Dobra, ale zanim pomożemy temu nieudecznikowi, wydam sobie punkt umiejętności. Mechanik poziom pierwszy, zajebiście, dzięki, o! Dobra, przyjacielu, niczym się nie przejmuj. A to ja, dźwigur! Siemano. W czym ci pomóc? W czym ci pomóc, koleżko? O, czyżby te zombiaki sprawiały ci kłopot? Na pomoc! Proszę! Chyba tak. Na szczęście mam idealne rozwiązanie tego wszystkiego. No, pewnie stary, nie ma problemu. Gincie. Prawie umarłem. Boga słońca, aby cię pobłogosławił. Dzięki, stary, ale nie mogę wstać, rozumiesz? Nie mogę wstać. O, no, halo. O, to... Nagroda walec. Dzięki, przyjacielu. Uważaj na siebie. Pewnie stary. Dobra, to jest jakiś totalny dziwak. Udało nam się mu pomóc. Także możemy lecieć dalej, tak? Dobra, Bilal, gdzie jesteś, frajerze? Wypatrzono ambonę myśliwską, okej. Okay. Zwanie prędkościowe, nie wiem, o co chodzi. Ale jesteśmy u Bilala na stacji benzynowej, którą od razu mogę w sumie przy okazji przeszukać w poszukiwaniu benzyny, która na pewno nam się przyda. Ty, koleżko, co ty robisz? Czemu się wspinasz na tę furę, o? Gdzie, ale czemu ten ma 6 metrów wzrostu? O co tu chodzi, ty? Nie wiem, ale... O, what the fuck? Nie wiem, ale umieraj. No dobra, mamy tą stację benzynową. Pewnie muszę jakąś górą tam wejść. Witam bardzo serdecznie. Są więcej niż uczciwe. Okej. Okay. Witaj, sklepikarzu, co tam masz ciekawego? No, upgrade mogę kupywać w sumie. Myślę, że to jest najbardziej opłacalna rzecz, którą mogę kupić u sklepikarza. Upgrade do broni. Nigdy nie pogardzę, wiesz o co chodzi? Dobra, Bilal, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, przyjacielu? Witam bardzo serdecznie, oto ja, dźwigur. Przyszedłem w poszukiwaniu Bilala. Gdzie on jest? To plan akumulator, okej. Okay. To się przyda, dobra. Bilal, gdzie jesteś? Witam. No to ja, dźwigur. Przepraszam, jesteś tu właścicielem? Nie. Ej, Nuri, spokojnie, stary. Trzymaj. O to. Jestem Bilal, to Nuri, mój brat. Kyle Crane. Miło cię. Dźwigur. Oj, sorki. Spokojnie, mam rękawiczki. Pomóc, Kyle? Wiesz, słyszałem, że ludzie tutaj mogą potrzebować nieco pomocy. A, Jasir powiedział, że przyjdziesz. Wszystko mi o tobie powiedział. No cóż, chcę pomóc tym, którzy zostali w mieście. Ej, pomagasz zarażonym. Mnie nie musisz tego tłumaczyć. Kapuję. Ugryźli mi brata 2 miechy temu. 2 miesiące? I się nie przemienił? Też nie wierzyłem, ale patrz. Jest tu i wszystko z nim w porządku. Nie tak jak ten grad. No, wszystko z nim w porządku. Zerknij na tamtą tablicę. Jasir nie kłamał. Przyda nam się każda pomoc. Wiesz, zazdroszczę ci tej bryki. To pierwszy wóz na chodzie, jaki widzę od bardzo dawna. Wiesz co, jak tu do nas czasem zajedziesz i dasz mi zajrzeć w bebechy, to ci ją podrasuję. Będzie chodzić jak marzenie. To brzmi ciekawie.
Okej, to wszystko, panie Mike Tyson? Jeśli chcesz być pomocny na dłuższą metę, dbaj o niego. Nie jestem dobrym mechanikiem. W takim razie dobrze, że gadasz ze mną. Posłuchaj, co masz zrobić. To długa jazda, ale dałbym sobie lewą rękę uciąć, że opłacalna. Na autostradzie stoi opuszczony furgon Silasa. Rzuć na niego okiem, a jak znajdziesz przydatne części, przywieź je do mnie. Okej, furgon Silasa, co? Nagroda lakier, kwatermistrz. Okej, dawaj mnie wszystko, frajerze. Mina lądowa, rozumiesz? Części silnika, śruby. Biorę wszystko. Okej, żółty lakier, wszystkie lakiery świata. Figurka Bilala, zajebiście. Coś jeszcze masz tu ciekawego? Figurkę twojego brata na przykład, który się bawi furką. O, nieźle. Nawet mają plakat z Jade. O. Nie, Jade to już przeszłość. Przeszłość, rozumiesz? Dobra, mamy kolejną tablicę ogłoszeń, kolejną zaginioną osobę, co? No dobra. Nadal nie wiem, o co chodzi z tymi zaginionymi osobami i gdzie one się znajdują, ale zbieram wszystko, rozumiesz? Zbieram wszystko. Tu jakieś spiżarnie od Bilala. Znajdź stwora kradnącego jedzenie. Aha, okej. To też biorę i tu my mamy jakiś plakat wyścigów. Czy ja mogę się ścigać? Nie wiem, nic nie mogę z tym zrobić póki co. No trudno w takim razie. Ty, ale ja mogę zapytać Bilala o tą elektrownię w końcu? Ja nie mogę z nim pogadać, przecież o, jednak mogę. Hej, Bilal. Jazir powiedział, że wiesz, dlaczego w całej okolicy nie ma prądu. Pracujemy nad tym problemem. Chcesz nam pomóc? No dobra, to co mam zrobić? Najpierw zawieź ten bezpiecznik do Alego w elektrowni. Gówno bez niego zrobi. Okej. Jak już dostarczysz mu ten bezpiecznik, odzyskamy prąd. Jeśli Ali zdoła się nie porazić na śmierć. Gostek myśli, że te wszystkie przepisy BHP są dla leszczy. Widziałem raz gościa, który usiłował wykręcić rozbitą żarówkę śrubokrętem z metalową rączką przy włączonym zasilaniu. O. No, cały Ciekawy pomysł. Chcę dobrze jednak... Więc, przyjacielu, muszą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, zawieź mu bezpiecznik. Po drugie, nową izolację. Inaczej bezpiecznik strzeli. Jak tylko Ali pstryknie włącznik. On mówi, że stare wytrzymają, ale chuja tam mu wierzę. Okej, znajdź izolator na słupie energetycznym. No dobra, chyba wszystkie questy zebrane, chociaż widzę, że tu jeszcze na wiosce mamy jeden, na farmie Jazira. Przydałoby się go odebrać. I akurat po drodze będziemy mieć tu dwa questy do wykonania. Jeszcze chciałbym się udać tutaj. To jest chyba ta jaskinia, z której przyszliśmy, ponieważ ktoś w komentarzach napisał, że tam znajduje się jakiś ciekawy, specjalny strój, który pominąłem. No a nie chciałbym pomijać żadnych stroi, rozumiesz? Dobra, jesteśmy tutaj w miejscu tych dwóch questów. No i mam tutaj dotrzeć do ciężarówki firmy Sile oraz znaleźć izolator na słupie energetycznym. Także spróbujmy się tym zająć. To o co tu chodzi? Czemu to jest zakrwawiony wagon? Nie mam pojęcia, ale wygląda to co najmniej podejrzaniem. Dobra, tu mamy chyba ten słup energetyczny, tak mi się wydaje. Także spróbujmy się na niego dostać. Klasycznie nie mogę skorzystać z mojej kotwiczki, aby tam wejść na sam szczyt, wiadomo. Przecież za łatwo to być nie może. Co za gówno. Wskakuj tam, Kyle Crane, Kadźwigur. Nie ma czasu, rozumiesz? Dobra, wydaje mi się, że tu zewnętrzną stroną chyba trzeba wejść tam na szczyt. Co my tu mamy? Plastik, nice. Serio, nawet tu nie mogę skorzystać z mojej magicznej kotwiczki. Co za gówno. Ale już chyba widzę izolację, którą mamy zebrać. Jest ona tutaj, tylko jak ja mam niby... Halo? Czy to ma sens? O! Jej, to chyba miało sens. Dawaj mnie to gówno. O! To fuck, czy ja mam to skopać na dół? Serio? No cóż, dźwigur elektryk, to na pewno. A, no i spadło komuś na łeb, człowieku, czy ty myślisz o takich rzeczach? Mogłeś kogoś zabić? Dźwigur, o, na przykład siebie, o! Okej, spokojnie, nic się nie dzieje. Dobra, chyba po prostu teraz mamy podnieść ten izolator. Ale tutaj jest jeszcze ta ciężarówka Silasa, czy coś tam, którą mamy przeszukać. Tam? O, w mordę, przepraszam. Nie sądziłem, że ktoś tu jest. Siemam, to ja Kalkry na Kadźwigur. Złodziejski skurwiel. Nie strzelaj. Spokojnie, to nie tak, przysięgam. Szukałem tylko części do mojej bryki. Nie planowałem niczego kraść. Dawaj kołpak, frajerze. Jak szukasz części, to możesz se kurna trochę kupić. Jacob Graves do usług. Kyle Crane. Fajno cię poznać, Crane. Teraz posłuchaj. Ten rewir jest mój. Chcesz coś, to ci schandluję. Ale nie ma tego, że za fiko. Okej, rozumiem. Ty frajerze, chcesz miał rżnąć na pieniądze, prawda? Tak, strzelam. Co tu sprzedajesz? Smary, część układu jezdnego, zawieszenia, poziom drugi. Człowieku, ja pluję na ten twój poziom drugi, rozumiesz? Jakbyś miał poziom trzeci co najmniej, to może byłbym zainteresowany, ale tak to się pierdol. O, figurka Jazira? Okej, dzięki. No dobra, to chyba tyle w takim razie. Możemy zebrać z powrotem tą izolację w takim razie, chyba bez najmniejszego problemu. Teraz się boję, że jak tu spadnę... Ty, a ja mogę się zamortyzować
skacząc komuś na łeb. Poniekąd. Okej. Okay. Szybkie zabójstwo z powietrza, człowieku. Dobra, dawaj mnie to gówno, ja stąd uciekam. Gdzie to jest? Człowieku, taki jebitny, o! Jebitny izolator normalnie do kieszeni pakuje, rozumiesz to? Kyle Krynaka Dźwigor ma pojemne pochwy, to na pewno. Dobra, wsiadamy do fury i jedziemy w stronę tej jaskini, bo ja bym chciał ją przeszukać w 100%, póki mogę to zrobić. Wspaniała pałka, 1400 damage. No i tyle, rozumiesz? Dobra, chwila, tutaj jest gdzieś ta jaskinia. Ja tam wracam, rozumiesz? Ja tam wracam. Mam nadzieję, że nie zostałem perfidnie oszukany. I że faktycznie coś tam się znajduje i że ja w ogóle mogę tam wrócić. Ty, nie wiem, czy ja mogę tam wrócić. Ja skąd skakałem? Stamtąd? Człowieku, Spider-Man, rozumiesz? O, ja tam wejdę, ja tam wrócę. Zaraz się zablokuję i wpadnę pod mapę, ale spokojnie, wszystko pod kontrolą. Poczekam na kotwiczkę. Ja tam wejdę. Nie wiem, czy tu jest jakiś normalny sposób, aby tu wejść, ale troszeczkę się przegliczowałem przez tę skałę i chyba jesteśmy w domu. Chyba się udało. Tylko ewidentnie Andrzej tutaj sobie spaceruje i to mi się wcale nie podoba. Dobra, gdzie była ta jaskinia? Czekaj. To tutaj jakoś chyba po tych półkach muszę tam wejść. Tak mi się wydaje. Halo? Ej, what the fuck? Ej, zgliczowało mnie w ścianie, zajebiście. Świetnie wręcz. Dobra, jesteśmy znowu na początku. Z powrotem w tej jaskini, gdzie są moje nagrody, ja się pytam. Ty, czekaj, jest tutaj jakieś tajemne przejście. Witam. Czy to tutaj miałem wejść? Siemanko, przyjacielu, wszystko są w porządku? Aha, what the fuck? O, ty, czy to jest koszulka Techlandu? Strój, nic się nie stało. Aha. Przyjacielu. Okej, to faktycznie mamy jakiś specjalny strój. Czy to tyle? Chyba nic więcej tu nie ma. Dobra, no przeskanowałem tę jaskinię i chyba nic więcej tu nie widzę. Póki co przynajmniej. Jeżeli coś ominąłem, to pewnie tu wrócę, ale no cóż, najważniejsze, że strój Techlandu mamy. Chyba to był strój Techlandu, tak mi się wydaje, że poznałem logo na koszulce. Chociaż nie jestem pewny, ale no cóż, to przekonamy się pewnie w następnym odcinku, gdy zmienimy strój. Ale póki co lecimy na farmę Jazzy. Także uwaga, hit, so yeah, zginę na 100%. O, siemano Andrzej, co tam u ciebie, stary? Czemu koczujesz przy mojej furze? No frejerze. Wydupcaj stąd. W sumie mogłem go pokonać chyba, co? Jakby, no już mam maksymalny level wszystkiego, tylko że tu jest ich dwóch, także nadal nie czuję się zbyt pewny, aby z nimi walczyć. Poza tym chyba nie muszę tego robić. W ogóle tu zrzut spadł, rozumiesz? Zrzut w środku nocy. Siemano Andrzej, czy ty możesz zostawić moją furę w spokoju? Halo, przyjacielu. Czemu ich tutaj jest dwóch? Jeden jest czarny, ho! W sensie, nieważne. Ten mocniejszy, jakiś bardziej zmutowany. No dobra. Ja wsiadam do fury i stąd wyjeżdżam. Człowieku, czterech ich tutaj jest wokół i... Halo, czemu ich się radar nagle zwiększył? Ja nawet nie wiem, czy ja tym gównem wyjadę stąd. Dobra, wiesz co? Andrzej, zostaw mnie w spokoju. Jebać to. O kurwa, gonią mnie, ha! Nie wyjadę stamtąd nigdy, rozumiesz? Dlatego chyba lepiej po prostu... Pójść na spacer, tak? Pójść na spacer! O, what the fuck? Nie wygląda to dobrze. Jednak pójście na spacer nie było najlepszą opcją. Dobra, tak miało być, tak? O, dobra, jednak może nie tak miało być? Cześć. Jestem na ambonie, aha, no okej. Okay. Dobra, Andrzeje, proszę mnie zostawić w spokoju, tak? Proszę mnie zostawić w spokoju, ja chciałem tylko dojść do tego zrzutu, zobaczyć w ogóle o co tu chodzi, czemu zrzut w środku nocy wylądował sobie gdzieś tutaj. Siemano. I ty, no nikogo tu nie ma, oprócz Andrzeja, który sobie tutaj spaceruje elegancko. No dobra, o. Jeszcze przeżyłem noc, zajebiście, człowieku, ja jestem królem tej wiochy, rozumiesz? Zrzut Bilalowi. Aha, no dobra, pewnie, stary, nie ma problemu. No cóż, tego nie było. Póki co jesteśmy znowu na farmie Jazira. Jesteśmy tu, ponieważ znajduje się tu kolejny quest. Kolejny quest do odebrania. Nie wiem, czy on bezpośrednio od Jazira? Chyba nie. Mamy tutaj znowu na tablicy jakieś questy. Zapłacę za wątroby sprinterów. Jazir, okay. Muszę zapytać. Po cholerę ci wątroby sprinterów. Cholerni sprinterzy. Cholerni sprinterzy. Bezczeszczą groby naszych ukochanych. A. Zjadają ciała, które pozostawiliśmy wiatrowi. No dobra, ale wątroby? Wielkie nieba, niczego cię nie nauczyli w mieście? Chodzi o zapach. Możesz ich użyć, aby przyciągnąć więcej im podobnych. To przez te Feromony. Tak, właśnie te. A może wykorzystać je do odstraszania zarażonych? I to właśnie chciałem powiedzieć. Szybko chwytasz, chłopcze. Rozumiem. Dzięki. Zatem sprinterów przyciągają świeże zwłoki, które zostawiacie wiatrowi? Tak. Jak zobaczysz sprintera, przejedź go swoim samochodem, dobra? Pewnie, będę stary. Naprawdę wdzięczny. Nie musisz mnie namawiać dwa razy. Wątrobach. O, okej. Okay. Polowanie na sprinterów. Diabelnie szybcy sprinterzy czują się dużo bezpieczniej na terenach wiejskich dookoła Haranu. W związku z czym za dnia przemierzają okolice, podczas gdy w nocy śpią. Najłatwiej jest ich spotkać na żerowiskach. Masz je zaznaczone na swojej mapie. Pamiętaj, gdy jeden z nich zacznie uciekać, łatwiej ci będzie go dogonić łazikiem niż na piechotę. Okej. No dobra. Kolejne polowanie na sprinterów. Zajebiście. A co mamy tutaj? Jakiś kolejny quest. Jazir.
Nie boisz się, że te pandziory, które opanowały farmę Erkana, przyjdą później tutaj? Tutaj damy im radę. Ale żadni z nas żołnierze nie pośle ludzi na pewną śmierć. Cóż, dlaczego? Twoje talenty mogą się przydać w tej sytuacji. Tylko porozmawiaj ze Zgi. Ona ci wyjaśni, z jakim draństwem się zetkniesz. Nie, no tylko nie to. Spróbuj może też znaleźć Polata. Kiedyś pracował na farmie Erkana. Może będzie wiedział coś przydatnego. Czy naprawdę muszę rozmawiać ze Zgi? Nie, proszę, nie rób mi tego. Okej. Polisprintera, serata, ten, co my tu mamy, Łazarz, zapytaj Zgi o szczegóły. Nie, nie, proszę, nie. No dobra, ogólnie mamy wpis do questów pobocznych, ale póki co mamy co najmniej dwie osoby, które musimy wypytać tutaj na wiosce, na farmie Jazira, dlatego zróbmy to, póki co podejdziemy tutaj. Bo nie wiem, czy ja jestem gotowy na rozmowę ze Zgi. Polat, co Ej, tam u ciebie, stary? Zamierzam się wybrać na farmę Erkana. Zwariowałeś, panie, to samobójstwo. Pozwól, że ja to ocenię. Poza tym bandyci mogą później przyjść tutaj. A niech kurwa spróbują. Po tym, co zrobili tej dziewczynie, nie będzie litości. Skoro tak uważasz, to czemu czekać? Zemścijmy się już teraz. Tylko mnie pan nie podpuszczaj, dobra? Jesteśmy wściekli, to prawda, ale nie szaleni. Życie ci zbrzydło? Trochę tak. Poradzę sobie z kilkoma uzbrojonymi opryszkami. Jazir mówił, że pracowałeś na tej farmie. Wiesz coś, co może mi się przydać? Pracowałem tam, prawda. Jeśli naprawdę chcesz tam iść, trzymaj się muru i idź na wschód od wejścia. W tym wysokim murze jest dziura. Chyba mógłbyś się przez nią przecisnąć. Dziura w murze, co? To ja lubię. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego kłyścika. To mamy jakąś mapę? Czy to jest mapa tej wiochy? Nie wiem. Czy mogę w ogóle wrócić jakby do Haranu, gdy będę miał na to ochotę? Czy muszę siedzieć na tej wiosce, dopóki nie ukończę dodatku? Nie jestem pewien. W sensie nie mam powodu, aby wracać, ale no i tak. Nie wiem. Halo, Ezgi, gdzie jesteś? Miejsca warte przeszukania. Niektóre miejsca w tej okolicy nie zostały jeszcze ogołocone ze wszystkich przydatnych rzeczy. Głównie z uwagi na trudność z dostaniem się do nich. Wykorzystaj swoje umiejętności i przekonaj się, czy uda ci się znaleźć tam coś ciekawego. Czy to mi się oznaczyło teraz na mapie? Ty, no ta, jest, warto przeszukać. God damn it, to jest tyle rzeczy do przeszukania. Ja nie wiem. Zaraz mi czacha eksploduje, przysięgam. Otwieraj te drzwi, frajerze. Co my tu mamy? Klucz do piwnicy. What the fuck? Czemu ja takie rzeczy zbieram? I o co tu chodzi? Czemu ja mogę wejść do piwnicy? Nie wiem. Czy ja na pewno chcę tam wchodzić? Tam na bank leżą pokrojeni ludzie. I czemu tu jest 6 łazienek w tym mieszkaniu? O, okej. Okay. Wchodzę do piwnicy, wchodzę, nic mnie nie Nic mnie nie powstrzyma, rozumiesz? Halo? Co my tu mamy? Notatkę. Okej, jakiś wiersz, zajebiście. Oraz kolejny klucz nasadowy. Ja chyba zacznę je, kurwa, kolekcjonować. No co to jest? What the fuck? Czemu ja kolejny klucz mogę zebrać? Czy ten służy do jakichś innych rzeczy? Czy po prostu jakbym zapomniał o tym kluczu w tamtym miejscu? Nie mam pojęcia, ale no cóż. Mam 2 klucze, zajebiście. Lepiej być nie mogło. Dobra, wejdźmy w takim razie do góry. Halo, Ezgi, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Ezgi? Halo? Czy jest tutaj Ezgi? Szukamy Ezgi. Witam bardzo serdecznie. Co, nikogo tu nie ma, ale Ezgi znajduje się w tym oto tutaj pokoju. Witaj. Dawno się nie widzieliśmy. Ezgi, ja... No. A, to... Córka Erkana, tak? Nie, to nie ona. Tylko to, co z niej zostało. Kiedyś była najszczęśliwszą osobą, jaką znałam. A teraz... Przykro mi, ale ona jest... przytomna, prawda? Przytomna, tak. Ale im dłużej tam leży, tym bardziej czuję, że nie chce już tak żyć. Rel. Kiedy jeszcze mogła mówić, powiedziała, że zrobili jej krzywdę. Jej matce. Strzelili jej bratu w twarz, Kaj. Zmusili, by na to patrzyła. Nice. Zajmę się tym. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. Tak, jasne. Przepraszam, ale już tyle razy to słyszałam. Posłuchaj, jeżeli Dźwigór powie jedno, to robi jedno, rozumiesz? Nie rzucam słów na wiatr. Nie pozwolę im ciebie skrzywdzić, rozumiesz to? Halo, proszę, odezwij się do... Halo, nie ignoruj... Nie, uciekam stąd. Dobra, nieważne. No cóż, pomścij rodzinę Erkana, no to jest mój plan, to jest mój plan, to na pewno, ale... Czemu ty jakiś podejrzany koleś leży sobie na strychu? Siemano, stary, kim ty kurwa jesteś? Marwan? Przestań i posłuchaj, wędrowcu. Zamieniam się w słuch. To piękna opowieść o dumie, uprzedzeniu, wojnie i pokoju. Zaczyna się w starych, dobrych czasach, kiedy ludzie byli jeszcze uczciwi i szczerzy. To i były takie czasy? Nie śpiesz się, stary?
Aha. I zasnął jebany. No, no i tyle. Dzięki, dzięki za historię, stary. Nie wiem, o co tu chodzi, ale mamy... O, figurka zginie. Mogę na nią patrzeć przez cały czas, nie? To jest niemożliwe. Szybko instaluję furze dźwigur. Legendarne połączenie, nie? Dość, że fura to jeszcze SG w jednym, rozumiesz? Myślałem, że nie doczekam tej chwili. Nawet o tym nie myślałem. O. Przywołaj furę szybko. Przywołaj furę dźwigur, ja muszę to zainstalować, rozumiesz? Cyk, modyfikuj. Ile ja mam tu rzeczy w ogóle? Zebrałem te różne lakiery, chociaż no one niewiele robią, bo no nie mam nic na tej furze. No jakby te lakiery są kompletnie bezużyteczne teraz, ale uwaga, uwaga. Figurka SG, cyk. Ale ma wielki łeb. No i elegancko, no i to mi się podoba. Dobra, pełno questów, aż ciężko ogarnąć, za co się wziąć najpierw. Ale najbliższy quest znajduje się tutaj. Mamy pomścić rodzinę Erkana. Myślę, że jeszcze w tym odcinku możemy to zrobić. Jedziemy, ja i SG wyruszamy. Wyruszamy na patrol, rozumiesz? Jedziemy pomścić rodzinę Erkana. Ja tak tego nie zostawię, rozumiesz? Niedługo zwijam kram i przenoszę się gdzie indziej. Jeśli ktoś chce pohandlować, niech się śpieszy. No, okej. Okay. Rzeku, ja mam w dupie twój handel. Jadę pomścić rodzinę Erkana, rozumiesz to? Rozumiesz to, gnoju? Ale w sumie na ofertę mogę zerknąć, tak? Kto wie, może to jest jakiś legendarny... Czy ty nie jesteś, aby Kyle Crane? Ten, o którym rolnicy ciągle gadają? Miło cię poznać. No i dźwigur ma renomę, no i to mi się podoba. Ale czy masz tu cokolwiek ciekawego? Ekologiczna maczeta, zajebiście, dzięki. Jakaś kosa, jakieś gówno, sznurek. Ta niebezpieczna maczeta, całkiem ciekawa, ale 21 tysięcy chyba cię pojebało, człowieku. Nie wydam na ciebie takich pieniędzy, rozumiesz? Jadę stąd, ulatniam się w trybie natychmiastowym. Dobra, mamy tą farmę, halo. O, przyjechałem tu wszystkich zamordować. Witam bardzo serdecznie, wypatrzoną ambonę myśliwską. Siemano, o, wjechałem do jakiejś dziury. Dobra, nie tak to... No idealnie zaparkowałem. Kogoś tu macie, no, kogoś tu macie. Zwiastun waszej śmierci, wy skurwysyny, umierać. Co jest, kurwa, widzieliście to, jak się chłop prześlizgnął? Co to miało być? Jakiś wojowniczy żółw ninja, no wszystko wybucha. What the fuck, ja ginę chyba. Nie wygląda to dobrze, ale to jest chyba przeciwnik, siemano stary. Może strzelę ci głowę. Dobra, tu mamy kolejnego delikwenta. Ilu ich jeszcze zostało? Co najmniej trzech delikwentów, którzy ewidentnie zasługują na śmierć. Umieraj, frajerze, umieraj. No, jeszcze dwóch mamy jednak. Siemano, witam bardzo serdecznie. Gisz, mato, tobie to akurat zmiażdżę łeb, rozumiesz? Zmiażdżę ci łeb. Bo tylko na to zasługuje. Że dobra, ostatni chyba oponent znajduje się tutaj w tej stodole. No i człowieku, wyciągam swój sierp, idę go pokroić. Halo, gdzie jesteś, gnoju? O, siemano, stary, siemano. O, chwila, bo ja mu chciałem skręcić kark, ale nie wiem, czy jest mi to dane zrobić. Poczekaj. Czy ja mogę go ogłuszyć jakoś w jakiś sensowny sposób? Czy niestety chyba nie mogę tego zrobić, co? Pomocy! Dobra, umieraj, człowieku. Ja nie będę się z tą cackać, ale mogę pokroić twoje zwłoki na pół. Ty, no normalnie. No cóż, 50-50. Teraz dług został spłacony. Dobra, to chyba tyle. Zadbaj o to, aby w pobliżu nie pozostał żaden żywy bandyta. No i to jest cel, który mogę wykonać z przyjemnością. To na pewno. Dobra, w tej stodole chyba nic nie ma, ale możemy sobie otworzyć te drzwi tutaj. I stąd wyjść, jak kulturalny człowiek, przez drzwi. No i cóż, mamy zbadać, aby nie pozostał tu żaden bandyta. No myślę, że jestem w 100% pewny, że zamordowałem każdego. No ale dobra, co my mamy tu jeszcze do roboty? Tu człowieku, jak jakiś dół, padł śmierci, rozumiesz? Nie chcę na niego patrzeć, to na pewno, ale mogę sobie przeszukać na przykład tę furę w poszukiwaniu różnych ciekawych rzeczy. No ale dobra, kolesie mają te karabiny. Co ja mam tu dokładnie zrobić w sumie? Jak mam się upewnić, że na pewno zamordowałem każdego, kto tutaj był? Jak mam tego dokonać? Nie mam pojęcia, pewnie mam wejść do domu. Gdzie jest Erkan? Gdzie jest Erkan? Wytłumacz się, ty ewidentnie żyjesz, masz jakieś palpitacje, człowieku. Nie mam pojęcia, ale czy to jest Erkan? A, przyjacielu? A. O, nie mam pojęcia, jak wygląda Erkan, także może być ciężko go zidentyfikować. Ale miejmy nadzieję, że dźwigur wie, tak? Miejmy nadzieję, że dźwigur wiem. Dobra, ewidentnie mamy chyba wejść do mieszkania. No i poszukać Erkana gdzieś tutaj. Halo, Erkan, gdzie jesteś? Czy spotkamy go z dziurą w głowie? Albo z dziurą w mordzie? Bardzo możliwe, bardzo, bardzo możliwe. Halo, Erkan, czy jesteś w piwnicy? Pochlastany? Siemano, stary. Pozwól, że skręcę ci kark. What the fuck? Okej, to ewidentnie był jeden z bandytów ukrytych tutaj. Zobacz, co jest źródłem hałasu. What the fuck? Okej, ewidentnie mamy zejść chyba tam na dół, bo widziałem tam jakiś właz. Ale jeszcze chciałbym szukać to piętro. Czy jest to coś ciekawego? Figurka rajdowa, zajebiście. W sensie trofeum. Tego szukałem, nie? Tego szukałem, człowieku. Dobra, schodzimy w takim razie na dół i zobaczmy, co jest tutaj. W tym włazie. Halo, Erkan, czy jesteś tam na dole?
dole. Przyszedłem cię uwolnić, oto ja dźwigur. O, to fuck ty, co to jest za miejscowa, halo? Siemano, Erkan, wszystko są w porządku? Erkan? Fajnego masz wąsa. No. Zabij mnie. Czemu? Jak oni mogli? Erkan, to ty? Erkan, uspokój się. Tchórz. Zabij mnie! Hej, Erkan! O, cóż, dwa razy nie musisz namawiać, tak? Co mogłem zrobić? Ej, jesteś bezpieczny, uspokój się, twoja córka żyje! Zastrzel mnie! Proszę, chcę być jednym z nich! Tchórz. Erkan, twoja córka żyje, jest na farmie Jazira, potrzebuje cię! Zabij mnie! Erkan, wszystko będzie dobrze. Tchórz. Ja pierdolę, co za debil. Dobra, ja go chlastam. Nie mogę. Jazir, nie jesteś mogę. Tam? Nie wiem, jak to się stało, ale Erkan żyje. Chociaż w głowie mu się pomieszało. Erkan żyje? Erkan żyje? Zlikwidowałeś tych bandytów? No i owszem. Wiesz, on mnie nie zna i nie mogę się z nim zupełnie dogadać. Jest w głębokim szoku. Farma jest już bezpieczna, więc może byście przyszli po niego. Jasne, jasne. Zajmiemy się tym. Dziękuję ci. Płonę! Okej, okay, powiedz SG, że Erkan żyje. Blokowano bezpieczną strefę, zajebiście. Okej, okay, to chyba tyle. Czemu ja mam tu oczyść obszar? Czy to jest wykonana bezpieczna strefa? Czemu to jest oczyść obszar? Nie mam pojęcia, ale jest to totalnie podejrzane. Cóż, udało nam się uratować Erkana, przynajmniej jego fizyczną formę. Jego dusza już najprawdopodobniej została wypalona. Ale cóż, to już chyba nie nasz problem. Ten quest mamy wykonany. Możemy jeszcze wrócić i zdać SG raport. SG, jadę do ciebie, rozumiesz? SG, jestem! Szybko! Trzeba zdać raport, rozumiesz to? Jeszcze muszę dostarczyć zrzut Bilalowi, ale no cóż, jakoś mi nie po drodze, tak? Jakoś mi nie po drodze. SG, uratowałem ludzkość po raz kolejny, widzisz? Jednak jestem mężczyzną swoich słów, w sensie, dobra, tak nieważne. Tak jak obiecałem. Bandyci nie stanowią już zagrożenia. Dzięki. Dokonałeś więcej niż ktokolwiek inny w tym zapomnianym przez Boga miejscu. No wiadomo. Posłuchaj, SG. Wszystko dla ciebie. O. Wiele już widziałem. Jedyne, co ci mogę obiecać, to, że kiedyś zacznie boleć odrobinę mniej. Weź sobie daruj kazania, Kyle. Myślisz, że to jedyna bliska mi osoba, jaką straciłam od wybuchu epidemii? Było ich tyle, że już mnie to nie rusza. Posłuchaj, musiałem Rahimowi skręcić kark. Ty nie wiesz, co to znaczy ból. Erkan żyje. Niedługo go tu sprowadzą. Tak? On przeżył? Cóż, pewnie poczułaby się szczęśliwsza, gdyby to usłyszała. Tylko co? A nic takiego. A? Taka mała myśl. Zastanawiam się, dlaczego przedtem powiedziała, co stało się innym. Tylko nie jemu. Dlaczego Erkan krzyczał tchórz? To jest całkiem podejrzane. Ale no cóż, tym oto tutaj pięknym widokiem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No i w następnym najprawdopodobniej zajmiemy się resztą zadań. Także no cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w następnym. Siemano.